W jednym z ostatnich filmików wyprowadziliśmy sobie dla cienkiej soczewki wypukłej wzór, który łączy nam długość ogniskową z odległością obiektu od soczewki i z odległością obrazu od soczewki. Wzór ten jest następujący. Mianowicie 1 przez długość ogniskową to się równa. 1 przez odległość obiektu od soczewki dodać 1 przez odległość obrazu. Od soczewki. Tak, tutaj mamy obiekt od środka soczewki odległy o x, długość ogniskową mamy równą f i odległość obrazu również od środka soczewki mamy równą y. Taki wzór sobie wyprowadziliśmy. Dla cienkiej soczewki, dla cienkiej soczewki wypukłej, czy też inaczej zwanej soczewką skupiającą, skupiająca dlatego, że jeśli tutaj nadbiegają promienie równoległe, to po wyjściu z soczewki wszystkie one się skupiają w ognisku. Tak, wyprowadziliśmy taki wzór, posługując się podobieństwem różnych trójkątów, które tutaj można w tej konstrukcji znaleźć. Tu dla przypomnienia narysowałam Ci jeszcze promienie, przy pomocy których konstruuje się obraz powstający przy patrzeniu przez taką soczewkę. Ale okazuje się, że taki sam wzór obowiązuje również w przypadku soczewki wklęsłej, czy też inaczej często się ona nazywa soczewką rozpraszającą. Ale teraz, żeby ten wzór móc swobodnie i z powodzeniem stosować w zadaniach, w których mamy daną soczewkę i na przykład odległość obiektu od soczewki, mamy znaleźć jak wygląda obraz, gdzie się znajduje, jak wygląda. Żeby swobodnie rozwiązywać takie zadania, musimy zapoznać się z konwencją znaków, znaków jakie muszą mieć poszczególne odległości. W tym wzorze, żeby ten wzór dla obydwóch typów soczewek działał, Otóż umowa jest taka, że dla soczewki wypukłej, czy też inaczej skupiającej, długość ogniskowa jest zawsze dodatnia. Czyli, jeśli byśmy mieli powiedziane, że na przykład długość ogniskowa takiej soczewki wypukłej jest równa 8 cm, to, żeby coś policzyć z tego wzoru, na przykład odległość obrazu od soczewki, będziemy zawsze wstawiać do wzoru długość ogniskową równą właśnie plus 8 cm. Z kolei dla soczewki wklęsłej, inaczej rozpraszającej, umowa jest taka, że długość ogniskowa będzie zawsze ujemna. Czyli jeśli w zadaniu będzie podane, że właśnie dla soczewki takiej wklęsłej, rozpraszającej długość ogniskowa wynosi 8 cm, czyli ta odległość fizycznie stąd, dotąd, no nie ma możliwości, musi być dodatnia. Do odległości są dodatnie. Z natury wynosi 8 cm, to do tego wzoru, żeby on zadziałał, żeby coś można było tutaj policzyć, musimy wstawić odległość ze znakiem minus minus 8 cm. A teraz jaki znak będzie miała odległość obiektu od soczewki. Otóż umowa jest taka, że prawie zawsze, może nie w tym filmiku, ale w kolejnym wyjaśni się, jakie są sytuacje wyjątkowe, ale w jednym i w drugim przypadku tutaj ta odległość i X obiektu od soczewki będzie dodatnia. Zawsze do tego wzoru będzie wchodziła z, ze znakiem plus. A bierze się to stąd, że oczywiście to są wszystko te znaki to są wszystko umowy. Ale ta konwencja, żeby odległość obiektu od soczewki była dodatnia, no zawsze. Prawie zawsze. Zawsze wtedy, kiedy obiekt jest po przeciwnej stronie soczewki niż nasze oko. No bo zawsze jak analizujemy obraz takiego obiektu powstający przy patrzeniu przez soczewkę, to może nie mówimy tego wprost, ale mamy na myśli coś takiego, że od przeciwnej strony soczewki niż mamy obiekt, patrzymy na ten obiekt. Więc zawsze, kiedy obiekt jest po przeciwnej stronie soczewki niż nasze oko patrzące przez soczewkę, czyli prawie zawsze, no tutaj sobie też oczko to liczymy odległość obiektu od soczewki jako dodatnią. Dobrze, a co z odległością y obrazu od soczewki? Otóż tutaj, jeśli obraz wychodzi po tej stronie, co nasze oko, to wtedy liczymy y jako dodatnie. Tak, no zazwyczaj jednak zadania będą takie, że będzie podana długość ogniskowa i położenie obiektu i będzie trzeba znaleźć obraz, ale można sobie wyobrazić takie zadanie, w którym będzie podana długość ogniskowa oraz położenie obrazu i naszym zadaniem będzie znalezienie położenia obiektu. Tak trochę nietypowo, ale w zasadzie może też tak być. No i konwencja jest taka, że jeśli obraz się znajduje po tej stronie co nasze oko, to wtedy jego odległość od soczewki wstawiamy do wzoru jako dodatnią. Z kolei jeśli obraz jest po stronie przeciwnej, Niż nasze oko, to wtedy umowa jest taka, że y liczymy jako ujemne. Albo też możemy powiedzieć inaczej. Jeśli stosując się do tych konwencji znaków otrzymamy wynik, że y jest dodatnie, to będzie oznaczało, że obraz wypada po tej stronie soczewki, po której jest oko patrzącego, też po przeciwnej niż obiekt. Jeśli początkowo wstawiliśmy x dodatnie. Natomiast jeśli wyjdzie nam, że y jest Ujemne to będzie oznaczało, że obraz się znajduje po przeciwnej stronie soczewki niż nasze oko. Czyli najważniejsze informacje. Zanim zaczniemy przystępować do, rozwiązania, do rozwiązywania takiego zadania z soczewką wypukłą lub wklęsłą i do wykorzystania tego wzoru, musimy po pierwsze zidentyfikować jaki jest typ soczewki. Często jest to powiedziane w treści zadania. Albo może być rysunek taki jak tutaj, albo częściej się spotyka soczewkę skupiającą, przedstawioną w taki sposób, i soczewkę rozpraszającą, czy też wklęsłą, przedstawioną w taki sposób. I na tej podstawie rozpoznajemy, że aha, podaną długość ogniskową dla tej soczewki należy wstawić do wzoru ze znakiem plus bądź ze znakiem minus. No a później, oczywiście, jeśli mamy zadanie z jedną soczewką o zadaniach, w których występuje Kilka soczewek pod rząd, przez, przez które patrzymy, powiemy sobie w kolejnym filmiku to za chwilę, ale jeśli mamy jedną soczewkę, to zawsze odległość obiektu od środka soczewki w obu przypadkach stawiamy jako dodatnią, a odległość obrazu, którą zazwyczaj liczymy, dostaniemy dodatnią bądź ujemną, w zależności od tego, gdzie się znajduje obraz. Ten rysunek chciałabym trochę przesunąć, żebyśmy mieli więcej miejsca. Za chwilę przejdziemy do przykładu, tylko powiem jeszcze dwa słowa o powiększeniu. Obrazu. I zgodnie z tą konwencją, którą sobie tutaj ustaliliśmy, powiększenie, które się oznacza zazwyczaj literką M od angielskiego słówka magnification, wyraża się wzorem minus Y przez X. Tak, skąd to się bierze? No zawsze obojętne czy mamy soczewkę skupiającą czy rozpraszającą. Sytuacja jest taka, że już trzymając się tej konwencji kolorów, tutaj mamy obiekt. I zawsze jeden taki promień. Wychodzący z obiektu, przechodzi przez soczewkę, nie załamując się. To jest taki promień, który trafia tutaj w środek. Jak sobie ten promień narysujemy, o i gdzieś tutaj z analizy biegu tych pozostałych promieni, które przechodzą przez ogniska, które biegną równolegle, gdzieś wypada obraz, na przykład tutaj albo tutaj. Zawsze jego koniec tutaj będzie na tej, na tej linii prostej, która. Biegnie tutaj do środka soczewki. Więc tutaj z podobieństwa trójkątów, tego trójkąta i tego trójkąta, który powstaje, którego dwa boki powstają z tej prostej i z osi symetrii soczewki, a trzeci bok to jest właśnie obraz, podobieństwa tych dwóch trójkątów widzimy, że zawsze wysokość obiektu do wysokości obrazu będzie, tak zapiszmy sobie, albo raczej napiszmy wysokość obrazu do jego Odległości od soczewki, tak? To do tego. Na razie z dokładnością do znaku. Zaraz sobie dopiszemy znaki. To będzie tyle samo co wysokość obiektu do jego odległości od soczewki. I teraz jeszcze skąd ten znak minus? Otóż zauważ, że jeśli obraz wypada po tej samej stronie co obiekt, tak geometrycznie patrząc, że jego koniec wypada na tej linii, że strzałka oznaczająca obraz pokazuje w tym samym kierunku co strzałka oznaczająca obiekt. Czyli wtedy to powiększenie, czyli wysokość obrazu do wysokości obiektu, będzie większe od zera, gdy y jest mniejsze od zera. Z kolei, jeśli obraz wypadnie po przeciwnej stronie niż obiekt, czyli gdy y jest zgodnie z naszą umową większe od zera, to ta strzałka pokazuje w kierunku przeciwnym niż strzałka oznaczająca obiekt, i dlatego powiększenie, czyli stosunek wysokości obrazu do obiektu, będzie ujemny. Tak? Czyli tutaj ten stosunek to jest plus albo minus ten stosunek, i tutaj ten znak, czy to będzie plus czy minus, jeśli tutaj weźmiemy wartości bezwzględne, bo tutaj mówiliśmy o stosunkach tych liczbowych bez uwzględnienia znaku. I teraz ten znak, czy on będzie dodatni czy ujemny, zależy od. Znaku Y od tego, gdzie po której stronie soczewki ten obraz się znajduje. A teraz przejdźmy do przykładu. Mamy soczewkę, jak widzisz tutaj, wklęsłą, czyli inaczej mówiąc rozpraszającą o długości ogniskowej 8 cm, i obiekt odległy od tej soczewki o 24 cm. Tak, czyli wiemy, że odległość nasza X. To są 24 cm. Już mamy tylko jedną soczewkę, no to bierzemy tą odległość jako dodatnią, bo zakładamy, że patrzymy od tej strony, obraz jest po stronie przeciwnej, czyli zgodnie z tą, z tą konwencją, odległość liczymy jako dodatnią, z kolei długość ogniskowa, ponieważ ognisko jest odległe o 8 cm, ale jest to soczewka rozpraszająca soczewka wklęsła to długość ogniskową bierzemy z znakiem minus, minus 8 cm. I teraz wstawmy sobie do naszego wzoru, który mówi nam tak, że 1 przez minus 8 cm to się równa 1 przez 24 cm dodać 1 przez odległość obrazu od soczewki. I mamy tak, przerzućmy na drugą stronę wszystko, co nie jest naszą niewiadomą, Tutaj jeśli będziemy konsekwentnie się trzymać tych centymetrów w mianowniku, to nam wynik wyjdzie oczywiście w centymetrach tutaj mamy tak, minus, tutaj sobie zamieńmy 3 przez 24 cm, minus 1 przez 24 cm to się równa minus 4 przez 24 cm, czyli to się równa to się równa minus 1 przez 6. Centymetrów I to się równa 1 przez nasze szukane y. Jeśli sobie to odwrócimy, tak weźmy to, odwróćmy to sobie, i z tego wynika, że nasze y, ponieważ 1 przez y to jest 1 przez, 6, 1 przez minus 6 cm, to nasze y to jest minus 6 cm. Tak patrząc na ten rysunek, możemy wywnioskować, że to minus 6 cm, minus, czyli po tej stronie się znajduje obraz, po przeciwnej stronie niż nasze oko. Jest to obraz pozorny. Pokazywaliśmy sobie, że taki obraz wychodzi przy patrzeniu przez soczewkę, właśnie taką wklęsłą, rozpraszającą. Wypada on mniej więcej tutaj. I możemy sobie jeszcze znaleźć, jakie jest jego powiększenie. Mieliśmy wzór na powiększenie minus y przez x. To tutaj w naszym przypadku jest minus minus 6 cm przez 24 cm. Czyli minus z minusem daje nam plus. Czyli to się równa 6 przez 24, czyli 1 czwarta. Wychodzi bezwymiarowo, bo centymetry z centymetrami się stracają. Powiększenie wynosi plus 1 czwarta, czyli obraz jest nieodwrócony, tak? pokazuje w tę samą stronę co obiekt, i jest od niego 4 razy mniejszy, czyli jest o taki malutki. Tak, gdybyśmy sobie narysowali taką linię prostą, która biegnie w ten sposób od tutaj czubka obiektu aż do środka soczewki, no to rzeczywiście nawet całkiem nieźle się udało narysować dokładnie. Można się przekonać, rysując jeszcze jeden promień, na przykład promień równoległy i pamiętając, jak to się robi, jak się konstruuje te obrazy, właśnie powstające przy pomocy soczewki, że tu biegnie promień równoległy, a następnie wybiega z soczewki taki, który, gdyby go przedłużyć, to by trafił w ognisko i rzeczywiście, tak czysto z rysunku, też by nam wyszedł właśnie taki malutki. Obraz pozorny, znajdujący się gdzieś tutaj między środkiem soczewki a ogniskiem.